Wiosna będzie wspaniała tego roku. Wielkie mlecze kwitnące w ogrodzie, pokój pełen kolorowych motyli i ptasia para na kredensie. Zobacz, jak odświeżyć wnętrze domu i zaprosić do niego wiosnę. Do pierwszego lifehacka potrzebne będą doniczka i zepsuta lalka Barbie. Pomaluj doniczkę fioletową farbą. Brzeg pomaluj na żółto. Odczep nogi od lalki. Skróć je. Przyklej nogi do doniczki. Ulep spódnicę z piankoliny. Załóż buty na nogi lalki. Gdy nadchodzi wiosna, nawet doniczki zakładają spódniczki. Doniczka wygląda śmiesznie z nogami zwisającymi z półki. Do następnego lifehacka potrzebne będą szklana butelka i farby akrylowe. Użyliśmy matowych farb. Zaczynając od dołu, pomaluj butelkę na fioletowo. Łagodnie przejdź w lawendowy, a potem w odcień różu. Połącz przejścia między kolorami, żeby uzyskać piękny efekt. Weź czarną farbę akrylową i narysuj prążki. Pokryj całą powierzchnię butelki tygrysimi prążkami. Weź zwykły sznurek, ozdób szyjkę, owiń go ciasno. Tygrysie pasy na jasnym neonowym tle niszczą stereotypy na temat motywów zwierzęcych. Pomaluj dwie inne butelki w zieloną żyrafę i niebieskiego lamparta. Włóż kwiaty do butelek. Zestaw wazonów w stylu safari nada stylu każdemu wnętrzu. Wyglądają bardzo stylowo. Pokażemy Wam, co można zrobić ze starej płyty winylowej. Używając szablonu i noża do kartonu, wytnij sylwetki motyli na płycie. Zrób tarczę zegara, używając błyszczących naklejek. Przymocuj mechanizm ze starego zegarka. Wytnij motyle z czarnego filcu. Zawieź zegar na ścianie i przyklej chmary motyli, używając taśmy dwustronnej. Trzepoczące motyle wyglądają nietypowo i tworzą czułą i romantyczną atmosferę. Do następnego projektu weź okrągłą tortownicę. Wytnij półokrąg wielkości tortownicy z plastiku. Przyklej go do boku tortownicy. Taki sam kawałek przyklej z drugiej strony. Weź cztery piłki. Zrób z nich nogi. Wybierz ładne dekoracyjne kamienie. Połóż je na dnie. Wsyp kolorowy piasek. Dla lepszego efektu zrób warstwy. Posadź małe sukulenty i mech. Najlepsze w tych roślinach to to, że nie wymagają zbyt wiele uwagi i podlewania. Tak zwykłe przybory kuchenne zamieniają się w pionowy kwietnik i niesamowitą wiosenną sztukę. A teraz pokażemy, jak zmienić zwykłe deski w piękną dekorację. Pokryj powierzchnię turkusową farbą. Weź czarną farbę akrylową, namaluj gałąź drzewa, a na niej ptaka. Namaluj długi wąski ogon i krótki dziób. Namaluj mniejszego obok niego. Dodaj mniejsze patyki. Wiosenny obrazek jest gotowy. Prosty i bardzo ładny. Do następnego lifehacka weź kilka kolorów gumowej pianki. Fioletowy, różowy i biały. Wytnij płatki tej samej wielkości. Im więcej płatków zrobisz, tym większy będzie kwiat. Ogrzej je suszarką do włosów i nadaj odpowiedni kształt. Trzeba wygiąć krawędzie na zewnątrz i naciągnąć środek. Weź giętką plastikową rurkę. Przełóż przez nią kabel z żarówką. Pokryj podstawę płatkami. Użyj białych płatków na środek kwiatka. Teraz weź różowe płatki. Wykończ kwiat fioletowymi płatkami. Przymocuj jasno-różowe listki. Wielki kwiat uatrakcyjni Twój pokój i jest też lampą. Wspaniale! Do następnego lifehacka będą potrzebne okrąg z Bristolu, wyciory do fajki i miękkie pompony. Skręć wyciory razem na środku.
Zostaw końce osobno. Przyklej do brystolu. Przymocuj różowe i białe pompony klejem na gorąco. Żeby kompozycja była ciekawsza, użyj pomponów w różnych rozmiarach. Wytnij zielone liście z filcu i pianki gumowej. Przyklej liście do podstawy pnia. Spójrz na to wspaniałe drzewo. Miękkie drzewko bonsai ożywi atmosferę w Twoim domu i zostanie główną atrakcją Twojego pokoju. Do następnego pomysłu potrzeba arkusza brystolu. Narysuj na nim taki wzór. Wytnij go po obrysie. Zagnij na liniach. Pokryj brzegi klejem Elmer's. Otrzymasz nietypowy zakręcony wazon. Ozdób ścianki jaskrawymi kółkami. Użyj farby i piankowego pędzla. Eksperymentuj i wybierz kolory najbardziej pasujące do wystroju. Do środka włóż szklankę. Teraz możesz w nim postawić kwiaty. To wspaniała alternatywa dla zwykłych, nudnych wazonów. Do tego lifehacka potrzebna będzie ramka na zdjęcie i gałązki. Nałóż gorący klej na drewniane kawałki. Przymocuj gałązki. Przyklej ozdobę nieco ponad szkło, żeby z każdej strony zmieściły się dwie lub trzy gałązki. Zamocz końcówkę pędzla w farbie. Przeleć pędzlem po gałązkach. Przymocuj wiosenne ozdoby. Stylowa i ekologiczna ramka na zdjęcia jest gotowa. To doskonały powód, żeby ozdobić biurko nowym wiosennym portretem. Żeby zrealizować kolejny wiosenny pomysł, weź kulę ze styropianu i żółtą farbę. Pokryj kulę jednolitą warstwą farby. Złóż kawałek tiulu w trójkąt. Przyklej tiul do szpikulca. Zrób kilka takich elementów. Wbij szpikulce w styropian. Tak zrobiliśmy dmuchawiec. Weź kawałek rurki i zielony sznurek. Owij rurkę w sznurek. Sklej część dmuchawca. Następnie wytnij z filcu postrzępione paski. Nabij kulę na szpikulec. Zawiń kulę w żółte płatki. Przymocuj na spodzie zielone listki. Przymocuj zieloną łodygę z rurki. Możesz ozdobić swój ogród mleczami, nawet jeśli jeszcze nie kwitną. Te żółte kwiaty będą cieszyć oko i poprawiać humor. A teraz potrzebujesz kolorowe arkusze gumy piankowej i gałązki. Wytnij motylki. Nałóż gorący klej na gałązki. Przymocuj motyle. Masz wspaniałe, wiosenne drzewko. Powieś gałąź, którą ozdobiłeś, na ścianie. A Twój pokój od razu stanie się bardziej przytulny i jasny. Pięknie! A teraz weź pasek brzosowego filcu. Złóż na pół. Zrób nacięcia na brzegach. Przyklej na niego długi szpikulec. Okręć filc na szpikulcu. Równomiernie rozprowadź materiał na całej długości patyka. Zabezpiecz koniec gorącym klejem. Zrób kwiaty wisterii w różnych kolorach. Wytnij liście z filcu. Przyklej liście do kwiatów. Przymocuj zieloną włóczkę do szpikulca. Ozdób liśćmi. Zrób to samo z pozostałymi kwiatami. Zawieź gałązki wisterii na tyczce. Dodaj sztuczne paprocie i ozdobne sznurki. To jest jak piękna szklarnia z kwiatami. I wspaniałe miejsce na wiosenną sesję foto. Do następnego lifehacka będą potrzebne kawałki plastikowych rur. Pomaluj rury farbą w sprayu. Namaluj kwiaty markerem. Zrób zarys prostej mozaiki. Pokoloruj farbami akrylowymi. Wiosna kojarzy się z jaskrawymi kolorami, więc dobrze dobierz kolory. Zainstaluj pomalowaną rurę na podstawie. Zainstaluj pomalowaną rurę na podstawie. Do otworów włóż bukiety. A jeśli nie masz w domu kwiatów, możesz użyć rury jako stojaka na parasol lub czasopisma. Piękne i wygodne! Jak widzisz, zrobienie wiosennych dekoracji samemu wcale nie jest trudne.
Napisz w komentarzach pod filmikiem, który z tych pomysłów wydał Ci się najbardziej interesujący. I nie zapomnij dać łapki w górę, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się tym wideo z przyjaciółmi. Kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić najciekawszych lifehacków tej wiosny od TrumTrum!